I witam was wszystkich w grze Insanity Clicker. Jest to dość nowa gra na platformie Steam w zakładce Free to Play. I chodzi o to w niej, że po prostu jesteśmy jakąś postacią, kobietą lub mężczyzną. Z tego co na razie doszedłem, to do wniosku, nie tak, że doszedłem, że nie możemy wyrywać imienia. Niby możemy wyrywać ekwipunek, jak ta postać będzie wyglądać, ale tego jeszcze tutaj no nie skapnąłem się, nie wiem jak to jeszcze wygląda. Mamy swoje minionki, te minionki sobie expimy, mamy jakieś różne tam, dzięki jakich expimy, to mamy jakieś różne ten skille i zabijamy i zabijamy takie potwory z horrorów i zdobywamy zęby. Zęby to jest waluta, za tą walutę kupuje się wszystko. I tak klikamy, klikamy, aż się kurde skończy poziom. I dobrze, to co jest fajne w tej grze, że jak wyjdziemy z tej gry, to tak jakby te minionki nadal atakują. To niby nie musi być włączony komputer, ale wiedzą, że my jesteśmy w tej sieci już tam zalogowani i cały czas niby to tak produkują. Więc jak wyszedłem, na przykład miałem tam 10 minut, to już zebrałem tam końcówka E8, to jest naprawdę dużo, dużo hajsu. Więc możemy sobie tutaj, jak mam po prawej, mamy różne minionki. Tutaj widzicie, to mam tego Touch Scrap i on kosztuje 6,5 E9 zębów i jest za czerwono. Jeżeli tutaj, kozaj waszą myszką, ta właśnie liczba dojdzie do tam 6,5 coś tam E9, to on będzie automatycznie dostępny i automatycznie odblokuje się nam kolejny potworek, którego możemy sobie zdobyć. Ale dobra, mam już dość dużo, to kupimy sobie tego i automatycznie tutaj zabijamy te potworki. Możemy jeszcze tak klikać, wtedy szybciej właśnie tutaj ich dobijamy, chyba więcej tych zębów, też kasy z tych zębów zyskujemy. Mam takie potworki, jak to zabijemy, to taką muchę, to czasami daje nam jakieś bonusy. Typu właśnie takie coś, że nie musimy klikać i sama to atakuje tego potworka. To jest równoważne z naszym pierwszym skillem, którego zdobujemy, gdy kupujemy sobie właśnie bata. I to jest właśnie Flurry of Blows. I to na 30 sekund właśnie atakuje automatycznie. Mamy levele. Jestem na levelu 34. Co 5 leveli jest boss. Tutaj mamy właśnie taki pierwszy level, zabijamy, zdobywamy właśnie te zęby. Kolejny, mamy 1, 2, 3, 4, 4, 4 poziomy, musimy zabić 10 tych takich potworków na danym poziomie. I na piątym mamy boss. Z bossa, jak wiadomo, idzie dużo zębów. Potem odblokowujemy następną miejscówkę. I tak do setnego poziomu. I na setnym poziomie zdobujemy taką moc jak amnezja. I to jakoś daje nam super mega boosta. I z tego co widzę na internecie, że jeszcze resetuje nam się skille i wtedy mamy taki reset naszej postaci i zaczynamy od nowa i te skille są jeszcze mocniejsze, tak jak na przykład w Mu Online, cały ten reset postaci. Ale nie jestem pewny, to tak nie działa. O, mam 25, to jest taka postać. Musimy go jak najszybciej zabić. Mamy czas. Ale jak widzicie, jestem słaby i nie uda mi się tego tutaj załatwić. Oczywiście, jak mam nasze minionki, zaczynamy dajmy na przykład nietoperza. Expimy go za pomocą zębów. On daje nam Blade Damage, czyli to co właśnie klikamy myszką i zadajemy damage tym stworom. A inne dają nam DPS, czyli Damage Per Second. I tak. Co trzeba powiedzieć? Jak mam tutaj właśnie te naszego pieszko miniona, bata, levelujemy go super fajnie. Pokazuje mu się takie skille jego osobiste. Pierwszy jest na 10 poziom, drugi na 25, 50, 75, setny, 125, 150. Nie wszystkie postacie mają do 150 levela skille. Na przykład jak ten, kobra, ona ma tylko chyba do setnego. Do 125. Chyba, albo setnego, chuj tam, nie szastuję. I tak sobie jak niektóre postacie są bardzo wam ważne, które dają nam właśnie tutaj te
takie unikalne umiejętności, które możemy używać na tych potworach. Bat daje nam to. I co ileś tych postaci jest taka specjalna postać, dzięki której zyskujemy właśnie te skille z tego drzewka. Oczywiście musimy go wyekspić, tą postać, tą specjalną, tak to nazywam specjalną postać, bo ona właśnie daje nam ten skill. I w którymś momencie ona ma właśnie ten potrzebny nam skill, on po prostu tak samo się nazywa, na przykład to jest Titan Strange. I tutaj po prostu szukamy Titan Strange, jest Titan Strange, jest Titan Strange, to było na 10, 25, 50, na 75 poziomie. Następny jest na przykład, tutaj mamy Flaya, to jest to. Total Jump, to jest Weak Spot, no nie mam, więc musiałbym go tutaj podeksplić dopiero wtedy. I ten Weak Spot odblokować. On daje nam 50% krytyka na 30 sekund i 30 minut jest cooldownem. Wszystko cooldown w czasie rzeczywistym. Tak samo zbieranie zębów w czasie rzeczywistym. Czyli jak wyjdziemy z gry, to w czasie rzeczywistym on właśnie zbiera te zęby. No i tak właśnie szukamy, zabijamy te potwory. Zdobywamy kolejne levele, zabijamy kolejne bossy. Możemy dodać achievementy. Tutaj jak widzimy, mamy Steam. A ja, że lubię bardzo achievementy, już parę zdobyłem. To jest ten odcinek, który nagrywam właśnie 17 czerwca. I już tutaj gram w tą grę 4 godziny. I zdobyłem dość tutaj właśnie dużo rzeczy. Właśnie amnezja nam potrzebna, żeby zdobyć właśnie te osiągnięcia, do których właśnie pragnę dążyć. Buy 50 million skills, to jest właśnie wykopywanie tych skillów, które odblokowujemy na dany level. Mamy też walizki. Walizki dają nam duże bonusy zębów. Kiedy ją klikniemy, to naprawdę duże ilości zębów właśnie dostajemy. Te ważki dają nam specjalne czasowe boosty, na przykład do DPS-u, do blade damage'u, do automatycznego ataku z blade'a czy z tego noża. W ogóle kursor jest w kształcie noża, więc tym blade'em właśnie atakujemy. Niektóre postacie są fajne, to oczywiście ilość życia, nazwę, awatar. Podobają mi się właśnie, fajnie to jest zrobione. To jest prawdopodobnie kopia Heroes Clicker CH, tak każdy właśnie to pisze na amerykańskich forach, no czyli forach Steam, zazwyczaj tutaj czytam, bo to mam na forum Steam. Oczywiście mamy shop. O, skąd to zdobyłem? Nie mam pojęcia, to nie wiem, jak to nazywa. To jest Crystals. Dlaczego nam są potrzebne, nie wiem, ale możemy to kupować, co te Crystals, na Double Damage. Forward, fast forward, czyli więcej zębów zarabiamy. O, backpack z trzema różnymi randomowymi itemkami, dzięki którym możemy właśnie tutaj tą naszą postać sobie tutaj ubrać. Mamy kapelusze, tasaki, różne takie perela. Możemy wybrać mężczyznę albo kobietę, wybrałem kobietę, bo są fajne dziecki tutaj za ten. Zacenzurowane, o, widzimy tutaj kolejne. Idle Mod Active, to jest chyba do DPS-u boost, taki porządny. Tak, do DPS-u to jest. Tutaj mamy Automatic Progress, że jak właśnie tutaj przejdziemy, sam nam przychodzi te plansze. Czyli jakbyśmy przeszli tutaj tego pyśka, którego nam się aktualnie nie da przejść, to on przychodzi nam automatycznie do następnej planszy i znów będzie 36, 37, 38, 39 i to trzeba będzie na każdej z tych planż zabić po 10 takich stworów i na 40 mamy bossa. Na następnym poziomie są super bossy. To oczywiście mamy settings dość skąpy. Tutaj mamy na full screen i tutaj mamy mniej więcej number system, o co chodzi właśnie z 1K, 1M, 1B, 1%, 1 na przykład E. Coś w tym stylu, ale ja z tego nawet nie korzystam, tak idę na czuja. Tutaj mamy achievementy, które są tylko w grze, nie w Steamie. Na Steamie są z tych achievementów tylko niektóre. Tu mamy tak, żeby jak najwięcej bossów, super bossów, tych takich walizek, co z tymi bonusowymi zębami są. Na więcej minionów zabić, tak. Zdobyć minionów, wyekspić minionów.
klikać od grama. Mam te staty, czyli DPS, TF, ile zebraliśmy, maximum, rituals, after last, amnezja. Nie wiem, na czym to polega. Muszę zrobić setny poziom, zrobię następny odcinek, gdzie mniej więcej wiadomo, o co tu chodzi. Ile zebraliśmy, tak, skills bolt, które wykupiliśmy, czyli skills bolt to są właśnie te skille, raz, dwa, trzy, cztery, tylko że liczą oddzielnie. Max klik na sekundę. Takie tam różne tuprela. To pozwoli się pokazać, bo ta gra bardzo mnie tutaj zainteresowała. Jest fajna, bardzo fajna. Co ja tutaj mogę zrobić? Coś takiego fajnego. Mogę sobie kupić tego giblinga. A kupię, co mi szkodzi. Podałoby mieć. Mamy tak, snail. Gdzieś jest potrzebny? Nie. Mamy tutaj flea, więc tą flea trzeba... pięknie ją tutaj ekspić. Mamy radę wyekspić. No więcej, troszeczkę tutaj daliśmy radę. O, increases damage by flea, czyli... ten automatyczny atak przez te nasze minionki są dla tej postaci są zwiększone automatycznie, tak? Mniej więcej jest wiadomo. I na tym gra cała polega, że siedzisz, można to zminimalizować, można sobie włączyć CSR, rest CSA i to cały czas się robi. Oczywiście trzeba wyłączyć tutaj dźwięk, bo to jest dość kurzące. Chodzi o muzykę nad... fajna jest. Na wyższych levelach jest spoko, bo te stwory, które zabijamy, zabijają się co jakiś czas. Za 5 sekund ginie, a jak wejdę na przykład pierwszy poziom, czego słyszymy ten dźwięk gięcia tych stworów, te takie do kurwicy można dostać. Tego polecam się włączyć. Spoki-doki. U niektóre są... te minionki są śmieszne. Niektóre już tak. Bat, Cobra, Skorpion, Easy. Normalne w miarę. Potem jakiś Sandy, Lilith. To jest akurat... mi się powie, jest demonem, tak? Żoną diabła, czy coś w tym stylu, to jest chyba. Jester Chess, Mutas, Cerberus, Flea, Giblin, Snarl. Snarl to jest jakiś zmutowany... jak to powiedzieć, zmutowany ten. Nie rusak, tylko ślimak. No właśnie. I na razie z tej takiej prezentacji to byłoby na tyle. Wrócę do was, gdy będę miał setny poziom. Setny poziom będę miał dopiero wtedy, gdy z tych plansz, które właśnie nie było, to ja pokazuję, co właśnie tutaj zmieniamy sobie, będę miał setny poziom. Wtedy dostaniemy takiego miniona. Nasze stwory nazywają minionami, a te stwory, które zabijamy, to musimy jakoś inaczej nazywać, żeby nie mówić na wszystko miniony. Czyli na następnym poziomie sobie takim minionem nazywa się bug, czyli po prostu po angielsku robak. I on daje nam właśnie ten skill amnezja. Tylko nie wiem, gdzie on jest właśnie tutaj w tym wszystkim. Illnesses to inaczej znaczy immortal. I tam są jakieś chyba też inne właśnie stwory, które mamy do zabicia. Chyba wyżej levelowe, bardziej mocniejsze, z których więcej możemy zarobić i w ogóle. I to jest na razie tyle, co ogarnąłem. Ogólnie gram teraz 4 godziny i ściągnę sobie taki program Rapture. I tam za każdą godzinę gry dostałem 24 punkty. I tam jest parę gier, na które te punkty możemy wymienić. Na przykład są 4 skiny w Smite. 4000 tych punktów Raptor i zdobędę sobie skin do Guanyu, ten taki Chińczyk, nie? Więc to fajne. Czekajcie, co ja tutaj mam. O nie, to muszę zrobić. Czyli to jeszcze się minie. Ale spoko, to będzie na razie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć! Ale hola. Troszeczkę, w sumie po tym odcinku minęły 3, po zakończeniu odcinku minęły 3 minuty i już nazbierałem tyle zębów, żeby właśnie tutaj wyekspić właśnie tutaj Jester Chest. Tutaj właśnie sobie kupię teraz pyk.
Już więcej dla Jester Chesta nie kupimy ulepszeń takich jego osobistych skillów. Możemy go sobie oczywiście tutaj ulepszyć, ale na tym to koniec. Teraz aktualnie widzimy, że ten stwory, które zabijamy, zabijają się bardzo, bardzo, bardzo szybko. Więc możemy teraz przejść na 35 poziom. I widzicie, nie muszę tutaj klikać, ale dobra, kliknę na was. Zabity i na floor unlocked, czyli nowe pomieszczenie jest tutaj właśnie odblokowane. Mamy chesta. I zobaczcie, widzicie, to jest awatar. 1 na 10, 2 na 10. I tym właśnie sposobem odblokowujemy właśnie kolejne nasze pomieszczenia. Czyli po prostu musimy zabić wystarczającą ilość różnorakich potworów. Niepotrzebne, że na przykład o tego na przykład ziomka muszę zabić ileś razy. Nie, teraz włączę sobie to Automatic Progress i wam pokażę, jak to fajnie działa, jak to fajnie tutaj pomaga. Tutaj zabijamy parę razy. Wezmę sobie trochę tam. O, na 50 poziom. Widzicie, tu już na 37 levelu te postacie są troszeczkę mocniejsze, już tak szybko nie zabijamy. Ale już tutaj mamy. O, widzicie, i automatycznie nam przeszło na kolejny poziom, gdzie mamy teraz 38, 30, jeszcze 39 i 40 i będzie oczywiście bosik. Więc w sumie teraz mogę się pożegnać. Yo!